waga do 60 kg. No cóż, w tej kategorii, jeżeli mowa o seniorach w Polsce, najważniejszymi postaciami są Mateusz Polski, Dawid Michelus. Tutaj mówimy oczywiście o juniorach, a więc 17 i 18-latkach boksujących jeszcze w kaskach. Dopiero w wieku młodzieżowca kaski zostają zdjęte i wtedy boks nabiera już takiego zawodowego formatu i wydźwięku. Runda pierwsza. A tutaj dbamy także o, może przede wszystkim nawet o zdrowie zawodników. Radwański w czerwonym stroju, a w niebieskim kasku Januszkiewicz. Radwański próbuje, o widzimy, obniżać pozycję bardzo ładnie po zejściu, bije lewym sierpowym, dokłada lewy hak na dół. Obiecujący to początek. Zobaczymy, co w ripoście przedstawi Januszkiewicz. No, to obniżanie pozycji na początku zdało mi się takie dosyć dziwne, a okazało się, że ma to swoją skuteczność. Z odwrotnej pozycji Radwański, w tył głowy bije Januszkiewicz, nie podoba się to sędziemu. Stopuje Januszkiewicz Radwańskiego lewym prostym. A ten po raz kolejny obniża pozycję i szuka bezpośrednich ciosów sierpowych czy też haków. Stanął na moment w miejscu, błyskawicznie wykorzystuje to Januszkiewicz. Przestrzelił Radwański, nie trafił również Januszkiewicz. Tym razem na podwójną gardę zebrał to Kacper, jeszcze 10 sekund, próbował się zerwać Radwański, znakomicie odpowiedział mu Januszkiewicz, końcówka dla pięściarza z Wałbrzycha, mocne ciosy, mocne, świetne zwieńczenie pierwszej rundy ze strony Rafała Januszkiewicza. No ale to też pokazuje, że Radwański się pogubił w końcówce. Po tym dobrym początku zaczęły się schody. A Januszkiewicz wykazał się dobrym oczkiem. Ring wolny, runda druga. I drugie starcie. Kategoria do 60 kg. Radwański, Januszkiewicz. Po lewej stronie ekranu Januszkiewicz, po prawej Radwański. Bardziej uregulowany celownik Januszkiewicza, lewy sierpowy na górę bardzo ładnie. No oczywiście pozostaje w ciągłym ruchu Radwański, a więc amortyzuje nawet te uderzenia, które dochodzą do jego głowy. O, pięknie to wymyślił. Ale proszę zobaczyć, podrażniony Januszkiewicz zmienił pozycję na Mańkuta. Taką nieszablonowość właśnie pokazuje Radwański. Przyspiesza po raz kolejny Januszkiewicz. To są te momenty, w których jest niebezpieczny, groźny, ale świetnie odpowiada Radwański. Ciekawa walka.
I uciekaj na boki, na boki! Na boki, nie daj mu się! I chwila odpoczynku. A i proszę zobaczyć, co robi Januszkiewicz. Przestrzelił Radwański i skontrował go lewym w okolice ucha. No to jest to, co właśnie już wymagamy w tym wieku, a więc techniczne ułożenie. Zmiana pozycji Radwańskiego, ale to tylko na moment, nawet nie wyprowadził żadnego uderzenia. No dziwne są te przestoje Radwańskiego właśnie. A, ten przestój wynikał najwidoczniej z problemu z kaskiem. No teraz taka martwa cisza zapadła na hali. Pierwszy atakuje Januszkiewicz. To jest istotne, bo to może mieć też znaczenie potem na kartach punktowych. Bardzo dobry lewy sierpowy Januszkiewicza. No i to jest okazja, żeby jeszcze zaznaczyć swoją przewagę w drugiej rundzie. Lewy prosty. Podoba mi się boks Januszkiewicza. No oczywiście tutaj sympatycy Radwańskiego próbują go zmobilizować. Ale dzisiaj naprawdę dobrze dysponowany Rafał Januszkiewicz. I lewy prosty. Dziesięć sekund, zmęczony Radwański. Do narożnika pojawiła się delikatne krwawienie z nosa. Druga runda na korzyść Januszkiewicza. To wydaje mi się jedynie słuszna decyzja. Koniec drugiej rundy w kategorii do 24 kg, który boksują Marcin Ręczkowski, Polski Klub Bokserski oraz... O wiele ciekawsza walka niż pustuły z Patrykiem Rawskim. Polski Klub Bokserski oraz Rafał Januszkiewicz, Kaczor Boks, Team Wałczyk. Do kolejnej walki przygotują się Marcin Raniczkowski, OKB Opole oraz Patryk Urbański, Gwardia Wrocław. Druga walka wśród juniorów. Jak pracują oba narożniki, niebieski, czerwony. Trzecia runda. Zresztą też odnoszę takie wrażenie, że im dłużej trwa pojedynek, tym lepiej radzi sobie Januszkiewicz. Tak jakby na bieżąco wyciągał wnioski. Prawo, lewo ucieka po ringu Radwański. Na korpus bije Januszkiewicz. Musimy poczekać, aż pójdziesz na górę. Z
nami Kamil Broczkowski. No dzisiaj w ogóle na tych zawodach nie startujesz. Jaki jest tego powód? Startuję, ponieważ nikt w mojej kategorii wagowej nie przyjechał. No wiemy, że głośno się o tobie zrobiło po tym zwycięstwie nad reprezentantem Niemiec, zresztą tytułowanym pięściarzem. No chyba to jest taka walka, w której mogłeś uwierzyć, że można boksować z tymi najlepszymi. Sprawdzian ogólnie dla mnie. Większość ludzi zdawało mi się sprawy. Przez KKO w rundzie trzeciej zwycięża Rafał Jaroszkiewicz, Kaczor Boks. To była ciężka walka, bo z tego co oglądałem, to no nie wszystko układało się. Szanowni Państwo, za chwilę od tego mówię. Dekoracji zawodnika z kategorii wagowej do 56 kg, do której poproszę. Damiana Ogrodniczaka, Boks Rubek Śląski, Patryka Rawskiego, Zandrugier i Boks Gryta Śląska oraz Mateusza Bustułek, PKB Polkowice. Dekorować będzie członek zarządu Okręgowego Związku Bokserskiego we Wrocławiu, pan Arkadiusz Lewandowski. Co będzie Ciebie na mistrzostwach interesowało? Tak, tak. Jakbyś naszym widzom, słuchaczom zaprezentował swoje umiejętności, to znaczy gdzie jest Twoja strona? Przed nami walka z kategorii wagowej do 64 kg. O przygotowanie poproszę Marcina Rejnowskiego, OKB Opole oraz Patryka Urbańskiego, Gwardia Wrocław. Przeczytam obsadę sędziowską do tej walki. Będzie to walka numer 15. W ringu sędziować będzie Tomasz Rozniatowski na czas Jacek Kamiński. Sędziowie punktowi Grzegorz Włosek, stanowisko numer 1. Numer 2. Sebastian Świątek, numer 8. Mariusz Mikucki. Bronzowy medalista kategorii wagowej do 56 kg. Damian Ogrodniczak, boksing Wolny Śląski. Jak wygląda właśnie praca na sali? Tytuł wicemistrza Dolnego Śląska. Sala jest jaka jest. Wywalczy w tym roku Patryk Rawski, Zandugieli Boks, Pięć Dolnego Śląska. A mistrzem Dolnego Śląska w kategorii wagowej do 56 kg Mateusz Pustuła, PKB Polkowice. W ciężkich warunkach, naprawdę ciężkich. Przez pewien okres czasu, przez zimę, nie było w ogóle prądu ani wody. No i niestety musieliśmy się jakoś tym przemęczyć. Lekko nie jest, ale też z historii wiemy to, że bywa i tak, że w tych ciężkich zawodnikom dekoruje trener, drugi sportowego czempion Paulus Lednicki oraz członek zarządu Dolnośląskiego Okręgowego Związku Bokserskiego Wrocławiu, Arkadiusz Lewandowski. Chociaż wiadomo, że byłoby lepiej, gdyby wiesz motor naprawdowy, można powiedzieć. Warunków sobie nie wybrałem. Pojewskiego boksu. Trenuję ile mogę, jak mogę, w jakim warunkach mam. A jakie plany na dalszą, powiedzmy, przyszłość i marzenia takie bokserskie? Na razie moim celem są mistrzostwa Europy, które są w listopadzie, a później pomyślimy. Myślę też o kwalifikacjach na olimpiadę. Na olimpiadę za 5 lat, prawda? Nie, za rok. Już teraz, tak? Za rok, tak. Aha, czyli tutaj no, zadanie bardzo ciężkie, ale wiemy, że ci młodzi ale jest do zrobienia. Marcin Kaniszkowski, opolski klub bokserski, narożnik czerwony oraz Patryk Urbański. No to wobec tego, jak oglądasz, starzać się oglądać Ligę WSP, gdzie startują ci pięściarze najmocniejsi, to myślisz, że za rok będziesz w stanie z takimi kozakami zaboksować? To właśnie może przyszłość w USB, w drużynie Husarii na przykład w przyszłym sezonie. Szczerze nie wiem jak to, ale no zobaczymy co przyszłość pokaże. No ja taka podejrzewam możliwość startowania pięciorundowych walk z najlepszymi na świecie, to byłaby fajna sprawa. Tak, oczywiście. Wiadomo, doświadczenie. Dobra, dziękujemy wobec tego i powodzenia na Mistrzostwach Polski, no i dalej na Mistrzostwach Europy i jeszcze dalej ewentualnie na Igrzyskach Olimpijskich. Dziękuję bardzo. Dzięki. Jeszcze chwileczkę zaczekamy.